To daje dużą radość. Ja włączę... Tak, start. Tutaj jest inaczej. Dobrze. Start. Hello, do you wanna have a fun? I hope to spend a little time with you, cause you're the best I find. That's how I'd love to spend my time. I love to drive my crazy life. Like I drive, my car is ready to fly. If you're not agree, just shut your mouth. I'd love to drive my crazy life. Like I drive, my car is ready to fly. If you're not agree, just shut your mouth. To see your smile, your voice, and your brilliant legs at night. Ooh, that's how I'd love to spend my ready to fly. If you're not agree, just shut your mouth. I'd love to drive my crazy life like I drive. My car is ready to fly. If you're not agree, just shut your mouth. My doors, you push me on the wall. That's not true, that's not true. I wake up without you. Where is my feet? Shit, I'm lying in the street. Oh no, that's how I spend my drive. My car is ready to fly. If you're not agree, just shut your mouth. I'd love to drive my crazy life like I drive. My car is ready to fly. If you're not agree, just shut your mouth. Jesteście tak fajną publicznością, że czat, bo to jest w ogóle czas bardzo ciekawy dla nas. Jesteśmy na uczynce Paweł tak, Stokłosy no. W studiu. Paweł, czym się zajmujesz? Co robisz z tą imprezą? Powiedz, no właśnie. Działalność będzie się zamykała w dwóch obszarach. Pierwsza to będzie digitalizacja,
wszelkiego rodzaju materiałów starych, analogowych, taśm, kask magnetofonowych, płyt gramofonowych, taśm filmowych 16 mm, 8 mm, może jeszcze docelowo kiedyś pełnometrażowych filmowych, tak jak kiedyś w kinach były puszczane. A to nie są 16? Nie. A, to jest jeszcze inne, okej. To no takie bardziej z rozmiarami zbliżone do taśm błony fotograficznej. 35-36 mm, czasami nawet więcej, plus minus wiem. Mm-hmm. A drugi obszar działalności to będzie druk fotograficzny, rzeczy pod wystawy, pod wernisaże. Druk przeznaczony dla artystów, dla młodych artystów, którzy fotografują, którzy rysują grafiki, chcieliby to wydrukować. Będziesz kimś takim, bez kogo sztuka się nie po prostu współczesna nie obędzie. Tak, to jest referencyjny model Epsona, najwyższy model ze spektroprooferem, który automatycznie kalibruje dowolny nośnik. Jakikolwiek papier włożysz, ten spektroproofer powoduje, że jest idealny. Jest to dla mnie po prostu rakieta jakaś. Nie pytam, ile to prądu ci ciągnie. To też na przykład na tym wydrukowałeś, tak? Tak, rozumiem. To jest taki przykładowy. No, oczywiście rozmiar może być mniejszy, większy. Takie formaty, jak to się nazywa? To jest ponad metr na szerokość, a długość może być dowolna, może być 20 metrów. Nie? Jakbyś sobie tak zrobił zdjęcie i taki sobie podjazd, na przykład powiedzmy taką jakąś trawę, niebieską trawę, nie? Jakbyś sobie rozłożył na 20 metrów, rozumiem, że możesz tutaj to wydrukować, wyjść za dom, rozłożyć i masz druk swojej własnej trawy. No, tak, tak też wiesz. Też bym miał taki, taką... No właśnie. Taki... Wychodzą za kadr uczestnicy. Można sobie wybrać dowolny papierek, różne grubsze, cięższe, matowe, błyszczące, satynowe, strukturalne, postarzane, takie
To już chyba tylko wizja artysty jest ograniczeniem. Fantastyczna sprawa. Nie, no to jest super. Są wystawy i tam są jakieś książki i tak dalej. I wszystko jest wyblakłe od słońca, nie? A ten druk ma to do siebie, że on może leżeć kilkanaście lat na słońcu i nic mu się nie dzieje. To jest druk pigmentowy i on jest odporny na promieniowanie UV. Oczywiście, zapraszamy oczywiście. Wszystkich artystów, fotografów, fotografików, grafików. Do Impreso na ulicę? Na Olszynkę, na ulicę Modrą 69A. W Gdańsku. Masz tu też ściany takiego sprzętu? Część jest w innych pomieszczeniach pochowane też, bo na razie jest remont. Rozumiem, że to jest ta działalność twoja archiwizacyjna. Nie wiem, czy to jest sprzęt nagrywający, czy to jest sprzęt odzyskujący? Stary sprzęt audio. No oczywiście teraz nikt nie produkuje magnetofonów szpulowych, ani magnetowidów, dlatego no, żeby mieć tą najlepszą jakość, trzeba kupować sprzęt z lat 80., wczesnych 90., nie? Tutaj jest taki stary sprzęt, który wydaje się archaiczny, ale no to w tym momencie jest jedyna szansa, żeby odzyskać takie, no, te stare nagrania. Przełożyć je na ten nasz dzisiejszy świat cyfrowy. To daje dużą radość. Takie zapomniane nagrania, które gdzieś kiedyś były, ktoś wrzucił gdzieś tam szuflady do piwnicy, o nich zapomniał. Czyścisz również te ścieżki odzyskane potem? No tak, najlepiej jakby to jeszcze poddać obróbce cyfrowej i nabiera jakby nowego życia. A wejdę ci słowo. A, Paweł. Chodzi mi o... Zagrać? To zaraz będziecie grali, ale jeszcze... A, myślałem, że pokazuję, bo ciemno jest. Nie, to zaraz pokażecie, jak będziecie grali. To może jeszcze raz, żeby to zmiksować. Gospodarz Paweł, gitara elektryczna. You don't dream, drive, sleep
is not fair. Czad, super. Dziękujemy. Dziękujemy. Operator Dawid, Radek opowiada. Reżyseria. Już otwórz oczy swe i zacznij słuchać, by mózg usłyszeć.